W tym odcinku pokażę Wam trzy podstawowe struktury danych w R. Po pierwsze są to wektory, po drugie są to macierze, a po trzecie listy, w tym ich szczególny przypadek, a więc ramki danych. Aczkolwiek ramki danych mają pewne właściwości też macierzy. Zakładam, że macie zainstalowany R oraz RStudio. Potraficie uruchomić RStudio, macie przed sobą konsolę. Zachęcam do równoległego rozwiązywania przykładów razem ze mną. Możecie na chwilę zawsze zapauzować ten odcinek, aby wykonać z danej części, z danej sekcji wszystkie przykłady i dopiero wtedy przejść do następnej. No to zaczynamy. W jaki sposób tworzy się w R wektory? No jest kilka sposobów, żeby to zrobić. Czy najprostszą, może najczęstszą, najczęstszym sposobem jest wykorzystanie funkcji C. C jak create albo jak concatenate, można w ten sposób sobie zapamiętać z języka angielskiego. No i ta funkcja po prostu przyjmuje jako kolejne argumenty oddzielane przecinkami wartości, które stają się wartościami, kolejnymi wartościami, elementami wektora. No i możemy tutaj dla przykładu wpisać choćby 4, 7, 3, 2, 1, 5, 7, 8. Taki wektor zostanie wyświetlony na ekranie, ponieważ nie zapisaliśmy go w żadnym obiekcie. Jeżeli zajrzę teraz do zakładki Environment, no to się okaże, że środowisko obliczeniowe jest puste. Mogę tę operację powtórzyć, wystarczy strzałka w górę i dodać operator przypisania i mogę ten wektor zapisać na przykład w obiekcie A. Co się wtedy dzieje? Nie zostanie ten wektor wydrukowany na ekran, ale widzimy już w środowisku, że został on zapisany i ciąg tych czterech liczb znajduje się w pamięci. Ja to wpisałem ręcznie, ale równie dobrze mógłbym taką komendę zapisać sobie w pliku tekstowym, w tak zwanym skrypcie i ją wykonać poleceniem run. Na jedno wychodzi. Zobaczcie, jeżeli teraz kliknę run po zaznaczeniu tej linii, przepisze mi się z pliku do konsoli, no i że wykonałem dokładnie to samo polecenie, tylko tyle, że tutaj skorzystałem z prawostronnego, a tutaj z lewostronnego operatora przypisania, to jest jedyna różnica, ale zapisuje się w pamięci dokładnie to samo, no więc nasze środowisko się nie zmieniło. Mogę wprowadzić też wektory w inny sposób, na przykład ciąg liczb całkowitych od 1 do 9 mogę zapisać w taki sposób 1, 2, 9, no i otrzymuję sekwencję liczb 1, 2, 3 aż do 9. No, mogę takie wektory, ich sobie utworzyć kilka, ja tutaj mam x, y i z, klikam run, no i zobaczcie, że tutaj się wykonały polecenia, a tutaj w środowisku są już wektory x, y i z. Może Was zastanawiać, czemu jeżeli drukowane są wektory, to zawsze na początku znajduje się jedynka w nawiasie kwadratowym. Ano, o to chodzi, że wcale nie zawsze. Spróbujmy utworzyć troszeczkę dłuższy wektor za pomocą funkcji sample. Funkcja sample służy do losowania albo do robienia permutacji jakiegoś wektora. Jeżeli ja spróbuję spermutować wektor od 1 do 100, to będą liczby losowe z tego zakresu. Zapiszę to w obiekcie na przykład P, jak permutacja. I teraz spróbuję wyświetlić ten obiekt po prostu odwołu albo za pomocą funkcji print, albo po prostu podając jego nazwę. Tutaj spróbujmy na początek print. Print od P. No i zobaczcie, wydrukował się wektor, ale wcale nie jest tak, że zawsze, ale to zawsze ta jedynka znajduje się na początku. Ona, ta liczba ma tam jakieś znaczenie. No, chodzi o to, że to jest indeks, numer elementu, który jest na początku danego wiersza. No i teraz zobaczcie, że jeżeli się odwołam w podobny sposób, jak to zostało wydrukowane w konsoli, czyli z użyciem nawiasów kwadratowych, użyję P, nawias kwadratowy 1, to otrzymam liczbę 73. No, też wektor, też będzie miał tą jedynkę z przodu, ale zobaczcie, jak wpiszę na przykład 22, to otrzymam liczbę
27. Dlaczego? Bo 22 elementem wektora P jest liczba 27. Jak wpiszę P 23, no to czego się spodziewamy? Liczby 82. Dlaczego? Bo tutaj jest 82 zaraz po 27. 27 to 22 element, a 82 to element jest 23. Na tym polega indeksowanie. Wróćmy do tego wektora naszego pierwszego, wektor A, on jest krótki, bardzo jest poręczny. Mamy tylko 4 elementy. Gdybym chciał teraz wyodrębnić trzeci element, odpytać R, jaka jest wartość, no to otrzymam odpowiedź 1,5. Ale mogę indeksować wektor wektorem. Na czym to polega? No, na tym, że jeżeli teraz tu umieszczę w nawiasach kwadrantowych wektor liczb, niech to będą na przykład 1, 2 i 4, to w ten sposób, zobaczcie co otrzymam, wektor składający się, krótszy niż A, bo składający się z trzech elementów, pierwszego, drugiego i czwartego. To samo mógłbym otrzymać stosując tak zwane negatywne indeksowanie, wpisując w nawias kwadratowy minus 3. Bardzo proszę. Czyli to oznacza, że zwróć wszystkie elementy oprócz elementu trzeciego. Przypomnijmy sobie, jak wyglądają wektory x, y i z. Wektor x to jest ciąg od 1 do 9, wektor y to jest ciąg od 1 do 3 i wektor z to jest od 2 do 4. Spróbujmy zindeksować właśnie tymi trzema wektorami x, y i z wektor a. Przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak wyglądał wektor a. Warto go mieć pod ręką podczas indeksowania. No i teraz wektor a indeksujemy wektorem x, który przypominam to jest seria liczb od 1 do 9. No zobaczymy co się wydarzy, bo przecież to są tylko 4 liczby, no więc może będzie jakiś wyjątek, może będzie jakiś błąd. No została zwrócona, zauważcie, sekwencja długości x, ale tylko 4 pierwsze elementy mają znaczenie, czyli mają wartości liczbowe, bo pozostałe 5 elementów, czyli od 5 do 9 została zwrócona wartość NA, czyli non-available, niedostępny, czyli to jest puste miejsce. Czyli ten wyjątek został tak obsłużony, nie ma żadnego błędu, jest to zupełnie dozwolona operacja. Jeżeli zindeksujemy A wektorem Y, no to oczekujemy, że to będą pierwsze 3 elementy wektora A, no i faktycznie tak jest. A jak zindeksujemy wektor A wektorem Z, no to spodziewamy się, że to będą elementy od 2 do 4. Tak działa indeksowanie. Operacje na wektorach są w R dosyć specyficzne. To znaczy pewnych reguł się trzeba nauczyć. Nie są one może intuicyjne, ale potem bardzo, ale bardzo ułatwiają pracę. No i teraz bardzo wiele operacji jest tutaj, mówimy, zwektoryzowanych. Jak to zilustrować? Wyczyśćmy sobie konsolę, ja naciskam Ctrl-L i do pamięci wprowadzam teraz dwa takie czteroelementowe wektory A i B. Klikam Run, no i teraz wektor A to jest sekwencja 3, 1, 5, 2, wektor B to jest sekwencja 4, 3, 1, 7. Mogę sobie oczywiście te wektory też wyświetlić w konsoli, jeżeli sobie tego życzycie. Mogę zrobić A, średnik B, wtedy jeden i drugi zostanie wydrukowany, bardzo proszę, może tak jest poręcznie. No i teraz, co się wydarzy, jeżeli spróbuję dodać A do B? Jakiego wyniku się spodziewamy? Czy takiego? Co to oznacza? No, trochę to tak jak dodawanie pod kreską, tak? Dodane zostały pierwsze elementy, 3 plus 4 to 7, potem drugie, 1 plus 3 to 4, 5 plus 1 to 6, 2 plus 7 to 9. No więc wszystko się wygląda na to, że zgadza, czyli jak te wektory 1 do 2 zostały przyrównane, ułożone obok siebie, no i odpowiadające sobie elementy zostały dodane. Ale tak samo to działa dla operatora mnożenia, czyli A razy B to jest A gwiazdka B.
No i mamy wynik 12, 3, 5, 14. Wszystko się zgadza. W ten sam sposób jest skonstruowane dzielenie. Zauważmy, że dzielenie powoduje to, że z liczb naturalnych przeszliśmy już na liczby wymierne, na ułamki dziesiętne. No i możemy spróbować jeszcze potęgowania. A do potęgi B da nam co? 3 do potęgi czwartej, 81. Da nam potem 1 do trzeciej, to jest 1. 5 do pierwszej to 5. 2 do siódmej, 128. Wszystko się zgadza. No ale spróbujmy sobie trochę skomplikować życie i zastanówmy się, co się stanie, jeżeli dodamy tutaj do naszego zbioru wektor C, który to jest zbiorem pięcioelementowym. No i teraz próbujemy wykonać fundamentalne takie operacje pomiędzy wektorem A i wektorem C. One tak wyglądają. Widzimy, że wektor C jest o jeden element dłuższy niż był wektor B. No i co się stanie, jeżeli ja teraz spróbuję dodać A plus B? Pamiętacie, wynik był taki, a A plus C, wynik jest taki. No, początek jest identyczny, czyli mamy 7, 4, 6, 9, wszystko się zgadza, a potem pojawia się z jakiegoś powodu 5. O co chodzi z tym 5? Operacja nie spowodowała błędu, ale jest komunikat ostrzegawczy, to znaczy długość dłuższego obiektu nie jest wielokrotnością długości krótszego obiektu. Uff, może na początku ciężko zrozumieć, o co chodzi. No, ale tutaj jeden ma długość 5, drugi ma 4, tak? Gdyby jeden miał, nie wiem, długość na przykład 10, a drugi 5, no to długość jednego byłaby wielokrotnością drugiego. I to by się wtedy wszystko zgadzało. Czemu? Ponieważ R jest, no można w cudzysłowie powiedzieć, ekologiczny, on robi recykling. No jeżeli dodaję A plus C, no i pierwsze cztery miejsca się zgadzają, no to jest wszystko ok. No ale teraz dalej działa. Znajduje na piątej pozycji wektora C dwójkę, no i teraz nie ma co do tej dwójki dodać. No to co bierze? Idzie od początku w A, dodaje do tej dwójki trójkę, no i stąd się wzięła tu piątka. No ale to jest taka operacja, która zazwyczaj no, jest omenem jakichś kłopotów. To znaczy, zwykle to nie jest coś, co programista czy analityk miał na myśli. No stąd R mówi: no dobrze, dobrze, ja to potrafię zrobić, ale będzie komunikat ostrzegawczy, żeby się zastanowił, czy naprawdę chcesz robić to, co robisz. Oprócz takich podstawowych operatorów matematycznych, jak dodawanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, w R są wbudowane różne funkcje matematyczne. Wyczyśćmy konsolę i pobawmy się trochę funkcjami takimi jak sinus, logarytm, suma czy wartość średnia. Ctrl-L czyści konsolę. Przypomnijmy sobie, jak wygląda wektor A. 3, 1, 5, 2. Ale ja bym wolał, żeby on miał swoją poprzednią postać. Zauważmy, że nadpisaliśmy wektor. Na początku on wyglądał w taki sposób, a potem żeśmy go zmienili na coś takiego. Przywróćmy go. Nadpiszmy go raz jeszcze. Run. I A wygląda teraz już, o, jak dla mnie przyzwoicie. Będzie na pewno ciekawie, jak będziemy operować liczbami tutaj. Nie tylko całkowitymi, ale wymiernymi. Ctrl-L dla klarowności. Przypominamy sobie, jaki jest wektor A. No i teraz możecie sobie zadać pytanie, jeżeli pamiętacie coś jeszcze z trygonometrii, na przykład ze szkoły średniej, jakie będą wartości funkcji sinus dla 4, 7, 3, 2, 1, 5, 7, 8. Ja te liczby dobrałem zupełnie przypadkowo, dopiero się dzisiaj zorientowałem, że wartości sinus tych liczb są całkiem, całkiem ciekawe. Zobaczcie, mamy minus 0,99 i tak dalej.
minus 0,05, minus 0,99 i znowu 0,99. Zupełnie mi się to udało przypadkiem, a jak pamiętamy, funkcja sinus waha się w granicach od plus 1 do minus 1. No więc tutaj mamy albo wartości skrajne, albo wartości gdzieś w połowie, w okolicach 0. Skąd się to bierze? No, spróbujmy sobie naszkicować w kalkulatorze graficznym, jak wygląda przebieg funkcji sinus i zobaczmy, co ten R dla nas tak naprawdę liczy. Bardzo fajnym kalkulatorem graficznym jest Desmos. Na stronie desmos.com naszkicujmy na szybko przebieg funkcji sinus od x. Schowajmy ten panel na bok. No i teraz zobaczmy, poszukajmy, gdzie jest wartość minus 1. Klikamy w tę funkcję. No i się okazuje, że ona sobie siedzi tu. Czyli wartość funkcji sinus jest równa minus 1 dla argumentu równego 3 pi na 2. No, tak się okazuje, że R może nie do końca dobrze sobie radzi z faktyczną wartością liczb niewymiernych, jaką jest pi w dodatku. Jest to liczba przestępna, no ale ma ich przybliżenia dziesiętne zapisane. No, jeżeli tutaj wpiszemy pi, to jest pod tą zmienną zapisana wartość 3, 14, 15 i tak dalej, wszystkim dobrze znana. No to teraz zobaczmy to pi, jak sobie przemnożymy przez 3 i podzielimy przez 2, to co otrzymamy? Wartość 4,71,23. No i ta wartość, zauważcie, zupełnie przypadkiem jest bardzo podobna do tej wartości 4,7,000 i tak dalej, którą ja wprowadziłem ręcznie. Możemy zapytać R, co on uważa, jaka powinna być wartość funkcji sinus dla pi razy 3 drugie. No i twierdzi, że to powinno być dokładnie minus 1. Wartość 3,2 kolejna, to ona odpowiada blisko tej wartości, czyli ona blisko odpowiada pi. I co twierdzi R dla sinus pi? Spodziewamy się 0, ale to nie jest 0. No, co to oznacza? Jakaś dziwna liczba wyszła. To znaczy mamy 1,224606, a ona się pojawia jakieś takie dziwne e-16. Co to wszystko oznacza? To oznacza inaczej 1,22 i tak dalej razy 10 do minus 16. Czyli mamy 0,15 jeszcze 0 i na 16 miejscu po przecinku pojawia się 1, no i dalej 2, 2, 4, 6, 0, 6. No więc sinus pi został obliczony nie jako 0, ale jako prawie 0. No i tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że funkcje matematyczne, które są w R, ale też w innych programach, tak naprawdę liczą ze skończoną dokładnością. To się wiąże z tym, jak funkcjonują, jak są zapisywane liczby w komputerze, tak zwane liczby zmienno-przecinkowe, ale to nie jest temat na ten odcinek, może zrobię odcinek na ten temat, ale widzimy tutaj, że funkcje trygonometryczne w R ewidentnie są, ewidentnie tutaj funkcjonują, ale nie do końca działają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No, możemy zawsze zapytać się R, zaokrąglenie tego wyniku, możemy zrobić round sinus pi, powiedzieć może by to zaokrąglił do na przykład 3 miejsc po przecinku, tyle zwykle wystarcza na lekcjach w szkole średniej, w liceum, no i zaokrąglenie do 3 miejsc po przecinku to jest 0. No i taka odpowiedź, myślę, że wszystkich satysfakcjonuje. No zobaczcie, że jakbyśmy, nie wiem, chcieli zaokrąglić do 10 miejsc po przecinku, to też byłoby 0. Gdybyśmy chcieli tam do 15 miejsc po przecinku, to też jest 0. No ale jakbyśmy chcieli zaokrąglić na przykład do 18, no to już wtedy się okazuje, że no nie, nie, bo gdzieś tam na tym 16 miejscu po przecinku już zaczynają się pojawiać pierwsze cyfry znaczące. Więc to jest funkcja sinus dla
wektora A i dla reprezentacji dziesiętnego przybliżenia liczby pi, która, jak pamiętam, jest liczbą niewymierną i liczbą przestępną. No to sprawdźmy, jak się zachowa logarytm. Jest funkcja log wbudowana. Zróbmy log od a. No i teraz się można zacząć zastanawiać, czy jest to policzony logarytm naturalny, czy logarytm dziesiętny. No, w Polsce na lekcjach matematyki jesteśmy przyzwyczajeni, że log no to jest logarytm dziesiętny, a ln to jest logarytm naturalny. No, R jest raczej Amerykaninem albo Anglikiem, no i dla niego log to jest logarytm naturalny, bo dla logarytmu dziesiętnego jest funkcja log 10. Jak mi nie wierzycie, to możecie zobaczyć, co powie nam Desmos. Jak tutaj wpiszemy sobie logarytm naturalny od x, wyłączymy funkcję sinus, możemy tutaj wpisać konkretne wartości, jakie byśmy chcieli, czyli mamy 4,7, mamy 3,2, 1,5, mówię przecinek, ale piszę kropki, dlatego że zarówno Desmos, jak i R posługują się kropką jako separatorem miejsca dziesiętnego. No i zobaczcie, że wynik tutaj funkcji logarytm naturalny z n, no to jest właśnie dokładnie taki jak wyliczony w R, czyli dla 4,7 na przykład mamy 1,54. Tu mamy 4,7, tutaj 1,54, więc to, co tutaj jest log, zobaczcie, tutaj jest ln. Czy jest taka funkcja jak ln w R? Sprawdźmy, bo pewnie nie jeden by chciał spróbować, sam jestem ciekawy. No nie, nie ma takiej funkcji ln, wyskoczył nam po prostu błąd. W Desmos możemy sobie kliknąć, zobaczcie jeszcze poszczególne punkty, jeden za drugim i zobaczyć te pary punktów w układzie współrzędnych. No, ale to nie zawsze jest tak, że jakaś funkcja w R bierze wektor i zwraca taki pełen wektor, dokładnie tej samej długości, co wektor wejściowy. Są funkcje matematyczne, które działają zgoła inaczej. Zobaczcie, mogę na przykład zrobić funkcję sum od a. To też jest rodzaj funkcji matematycznej. Na lekcji matematyki byśmy to wielką literą sigma pewnie zapisali. No i to jest 17,2. No to można zrobić sobie na bardzo prostej zasadzie, sprawdzić A1 plus A2 plus A3 plus A4. No i ile to będzie? 17,2. Możemy też sobie sprawdzić, jaka jest średnia z tego wektora. To będzie 4,3, co można sprawdzić z kolei choćby w taki sposób, że sum od a len g tych od a to jest 4,3. Funkcja length zwraca długość wektora, czyli liczbę elementów w nim zawartych, no więc suma wszystkich elementów podzielona na nich liczbę to jest oczywiście średnia arytmetyczna. To tyle na temat wektorów i funkcji operatorów matematycznych, funkcji matematycznych i innych rodzajów funkcji, które działają na tych wektorach. Przechodzimy teraz do macierzy. Macierze tworzymy za pomocą funkcji matrix. Ja tutaj przygotowałem już taką komendę, która robi kilka rzeczy naraz, można powiedzieć. Po pierwsze, funkcja matrix, jej pierwszym argumentem jest wynik funkcji sample. Ta funkcja sample próbkuje z liczb naturalnych od 1 do 10 9 takich liczb losuje, czyli mamy jedną zgubę. Postaramy się ustalić, co zostało zgubione. No i potem to układa w macierz, która ma trzy kolumny. No skoro 9 się bez reszty dzieli na 3, 3 razy 3 to 9, no to spodziewamy się, że dostaniemy macierz, która jest macierzą kwadratową. No to wpisujemy w konsolę M, no i otrzymujemy macierz. No i teraz powiedziałem 3 na 3, ale tutaj troszeczkę więcej jest rzeczy. No oczywiście wartości macierzy to są te poza nawiasami kwadratowymi, te w środku, a to, co jest na marginesach w nawiasach kwadratowych, to są indeksy
wierszy i indeksy kolumn. No i teraz, co oznacza jeden przecinek? Jeden przecinek to oznacza pierwsza kolumna, przepraszam, pierwszy wiersz, a potem wszystkie możliwe kolumny. Przecinek 2 w nawiasie kwadratowym oznacza wszystkie wiersze, a jest to druga kolumna. No i teraz można to wykorzystać w taki sposób, że gdybym chciał tylko pierwszy wiersz wydobyć, no to zrobię to na takiej zasadzie. M1 przecinek, no i w domyśle wybierz wszystkie kolumny, co by odpowiadało dokładnie temu wyrażeniu, czyli pierwszy wiersz i kolumny od pierwszej do trzeciej, no ale to jest taki skrót, żeby nie musieć pisać zbyt dużo, nie musieć znać wymiaru takiej macierzy. R to dla nas sprawdza. Mogę wybrać też pojedynczą oczywiście wartość, na przykład z przecięcia drugiej kolumny i z przecięcia, znaczy drugiego wiersza i trzeciej kolumny w tym przypadku. No i to będzie liczba 9, ona jest tutaj, czyli tak, drugi wiersz i trzecia kolumna. No, tego się trzeba nauczyć, że w indeksowaniu macierzy najpierw wskazujemy wiersz, w drugiej kolejności wskazujemy dopiero kolumnę. Do działania na wierszach albo do działania na kolumnach służy funkcja apply. I tutaj zademonstruję Wam, jak ona funkcjonuje we współpracy z funkcją sum. Co się wydarzyło? Apply, no i teraz podajemy macierz, na której chcemy działać. Wymiar pierwszy, czyli jak pamiętamy, są to wiersze. No i dla każdego wiersza ma być policzona suma. To coś na kształt pętli, ale nie do końca. Pętle to jest zupełnie inny temat WR, to są tak zwane funkcje wektoryzujące. No i teraz suma pierwszego wiersza, no to jest 18, drugiego 16, trzeciego 14. Jeżeli powtórzymy tę operację, ale zmienimy sobie tutaj numer czy indeks wymiaru, no to otrzymamy sumy w kolumnach, ale tak się składa, że powiem Wam w tajemnicy, w cudzysłowie, że są funkcje, które to po prostu robią za nas bez wpisywania takich szczegółowych poleceń. Jest funkcja row sums, wpisujemy macierz, jest funkcja call sums. Są tak często wykonywane operacje, że to się tak dzieje. Mam jeszcze jedną fajną na przykład funkcję dla macierzy. Add margins i ta funkcja, jak sobie wykonamy ją na macierzy M, zobaczcie, jak fajnie nam podsumuje, to znaczy zwróci nam wszystkie sumy brzegowe, które już wcześniej sobie obliczyliśmy ręcznie. Tutaj mamy po kolei w wierszach 18, 16, 14, mamy też sumy w kolumnach, no i mamy też sumę całkowitą 48, którą sobie oczywiście moglibyśmy policzyć po prostu funkcją sum, która zbierze wszystkie te elementy tej macierzy do jednego wektora i je po prostu zsumuje. No i teraz uprzedziłem moje pytanie już na samym początku, której liczby brakuje, no bo ta macierz zawiera w sobie liczby, 9 liczb z zakresu od 1 do 10, więc którejś musi brakować. No możemy to oczywiście sobie znaleźć, policzyć na rękach, na palcach ręki, ale zobaczcie, można wykonać operację matematyczną i wystarczy policzyć sumę liczb od 1 do 10, odjąć sumę liczb w macierzy, no i wychodzi różnica równa 7. No i zobaczcie, faktycznie tej siódemki brakuje. Możemy sobie tutaj R na przykład odpytać, tak, czy siódemka występuje w macierzy M. No i się okazuje, że dostaniemy wartość false. Gdybyśmy się zapytali, czy trójka występuje, zauważmy, że trójka jest tutaj w górnym lewym rogu, to otrzymalibyśmy w ten sposób wartość true, czyli prawda. I teraz pokazałem Wam operator binarny procent, in procent, który z jednej strony bierze
jakąś wartość i sprawdza, czy w jakiejś tam tablicy ona występuje. No i siódemka nie występuje, trójka występuje, zrobiliśmy sprawdzenie tego naszej prostej matematyki, którą w R udało się na macierzy zaimplementować. Ostatnią rzeczą, jaką chcę dzisiaj Wam pokazać, to są listy. No ale te listy to są takie dwa tematy. Listy takie podstawowe i listy, które są formalnie rzecz biorąc ramkami danych. Czyścimy konsolę. Raz jeszcze przypominam, Ctrl L. No i przewijamy scenariusz lekcji. To jest ściągawka po pierwsze dla mnie, a po drugie Wam jest może troszeczkę łatwiej śledzić, co ja tutaj robię. No i konstruujemy listę. Ja ją konstruuję za pomocą takiego polecenia, gdzie do obiektu L wciskam, jakby wprowadzam tym lewostronnym operatorem przypisania to, co będzie wynikiem funkcji list. No i teraz pierwszy element nazywa się A i to jest wektor liczb od 1 do 2, drugi nazywa się B, trzeci nazywa się C. Co te wyrażenia znaczą? 3.5, 6.9, to mam nadzieję, że już kojarzycie. No i teraz zobaczmy, co to jest ta lista. Proszę, faktycznie zgadza się. Pierwszy element nazwany A, drugi nazwany B, trzeci C, no i zawierają to, co powinny zawierać. Listy w specyficzny dość sposób się indeksuje. Zobaczcie, że jeżeli spróbuję dostać się do drugiego elementu listy, czyli L w nawiasie kwadratowym 2, no to otrzymam jak gdyby pomidora na gałązce. O co mi chodzi, za chwilę wyjaśnię. To znaczy mam wektor 3, 4, 5 liczb naturalnych, ale on jest zatytułowany, on ma swoją etykietę. To jest ta gałązka od pomidora, ten taki ogonek, który do niego jest przyczepiony. Gdybym się chciał go pozbyć i wziąć tylko zawartość tego drugiego elementu listy, to bym tutaj musiał użyć podwójnego nawiasu kwadratowego. I zobaczcie, że jeżeli ja to zrobię, to otrzymuję faktycznie tylko wektor. Tutaj nie ma już tej etykietki. Dolar B zniknęło. No właśnie, co to jest to dolar? Chodzi o to, że listy można też indeksować za pomocą nazw ich elementów. Jak teraz piszę L dolar, a już mi podpowiada RStudio, na przykład B, popracujemy na elemencie B, no to zobaczcie, w ten sam sposób dobrałem się do drugiego elementu, ale bez gałązki, sam pomidor, od razu gotowy do zjedzenia. Mógłbym to indeksowanie pociągnąć dalej, to znaczy na przykład gdybym chciał z tego pomidora zjeść sam środek, czyli drugi jego element, bo ma trzy elementy ten wektor, no to wystarczy, że zapiszę tak, no albo tak jak poprzednio, korzystając z tego podwójnego nawiasu kwadratowego, czyli dobieram się do drugiego elementu listy, a potem do drugiego elementu tego wyekstrahowanego elementu, czyli jak gdyby odrywam pomidora bez gałązki, a następnie dobieram się do jego środka. No tak to sobie możemy wyobrazić, to właśnie to znaczy. Oj, gdzieś popełniłem błąd, a no oczywiście nie skasowałem tutaj tego operatora dolar. To znaczy prosto, że nie możemy mieszać tych styli, tych sposobów indeksowania. No Erno powiedział, że nieoczekiwany był operator indeksowania z tym podwójnym nawiasem kwadratowym zaraz po znaku dolara, no bo jedno z drugim nigdy nie chodzi w parze. No i teraz jak używaliśmy funkcji apply na macierzach, to tutaj na listach używamy funkcji laply. Funkcja laply jest to funkcja, która iteruje po wszystkich elementach danej listy. Listy są jednowymiarowe, to jest po prostu liniowo ułożona kolekcja jakichś tam obiektów, w tym przypadku wektorów liczb. No i teraz dla każdego tego wektoru liczb ona, ta funkcja laply wykonuje inną funkcję, w tym przypadku jest to funkcja min. No i teraz średnia dla tutaj pierwszego elementu, no to wychodzi 1,5. No to jest to samo, co bym dokonał robiąc funkcję min od L dolar A, czyli to jest średnia z elementu A. Także całkiem fajny sposób mi się to udało zrobić. Gdybym chciał, ale zobaczcie, że te wyniki, czyli laply, działa na liście i zwróciło nam listę. Gdybym ja chciał się tego pozbyć,
to mogę zrobić na przykład coś takiego, że sobie zapiszę to w jakimś pomocniczym wektorze. Nazwę tą zmienną, no nie wiem, na przykład wielki x, mamy mały x, nie mieliśmy wielkiego. I teraz to x wywołam, to pan, jak pan, ojej, tylko chodzi o to, że ja chciałem, przepraszam, wykonać operację Laple. Zajrzę teraz do tego wektora x. No i, znaczy wektora, do listy, przepraszam, i to jest $A1.5, $B4, $C7.5. To jest takie polecenie unlist, które zrobi nam z listy taki zwyczajny wektor, ale zobaczcie, jak fajnie to się zadziało, ponieważ zostały podpisy, czyli ja na tym mogę działać jak na zwykłym wektorze. Zobaczcie, że mogę sobie na przykład, nie wiem, dobrać się do teraz drugiego elementu zwyczajnym, pojedynczym operatorem indeksowania. No i wiem, że B zwraca wartość 4, tak? A na przykład trzeci element to jest C, no i zwraca wartość 7,5. No, warto się tym trochę pobawić, zobaczyć, o co chodzi. To są takie zwyczajne, podstawowe listy, ale mamy jeszcze jeden rodzaj list. I to są tak zwane ramki danych. One z jednej strony działają tak jak zwyczajne listy, ale z drugiej strony trochę tak jak macierze, no bo w takiej ramce danych jest bardzo ważna jedna zasada. Ja uruchomię, już mam tutaj takie zapisane polecenie i wprowadzę tutaj ramkę danych. Zauważcie, że jak mieliśmy listę L, to ona nazywała, znaczy zostaje w tym środowisku nazwana lista trzech elementów. Jak mamy ramkę danych, to mamy cztery obserwacje trzech zmiennych. O co chodzi? O to chodzi, że ramka danych to jest taka specyficzna lista, gdzie każdy z elementów tej listy to zmienna, ale ta zmienna musi być tej samej długości, ona może mieć inny typ. I ja tutaj pierwszym elementem listy dałem z angielska NO, czyli numer, i to jest numer porządkowy od 1 do 4. Drugi element listy, druga zmienna, to jest wektor napisów, to są imiona. A trzeci element to jest wzrost i to jest tutaj 4 liczby, to jest wzrost w na przykład centymetrach mógłby być. To, co ja zrobiłem tutaj, to jest, zauważcie, no, oddzielona przecinkami seria par, gdzie mamy etykietę i wartość. Etykietę i wartość. No, to jest dokładnie ten sam sposób, zobaczcie, definiowanie jak tutaj. Jest kwestia tylko tego, że ja mam dłuższe te elementy i rozdzieliłem to w kolejnych liniach, ale dokładnie to samo mógłbym zrobić, zobaczcie, tutaj wyżej. O, ten schemat tutaj. To jest dokładnie ten sam schemat co tu, tylko różni się to nazwą funkcji, która tworzy tę listę. To znaczy tu jest po prostu funkcja list, a tutaj jest funkcja data frame. No i ona, gdyby te elementy listy, te poszczególne zmienne były różnej długości, to ona by zwróciła błąd. No i teraz spróbujmy zobaczyć, jak się można poruszać w tej liście. Jeżeli wywołam tę ramkę danych DF jak data frame, no to zobaczcie, całkiem fajnie mi się to poukładało. No, okazuje się, że może niepotrzebnie numerowałem te wiersze samodzielnie, 1, 2, 3, 4, bo z drugiej strony mam numerację automatyczną tych wierszy. W drugiej kolumnie mam po kolei imiona, w trzeciej mam po kolei wzrost. No, w jaki sposób to się jednak też kojarzy z macierzami? Dlaczego? Ano dlatego, że mamy konkretny wymiar n razy m. Tak? Tutaj mamy cztery wiersze, czyli to są cztery obserwacje i mamy trzy zmienne. Tak? No więc w jaki sposób się do tego można by dobrać? No może w taki sposób jak na przykład w macierzach, czyli spróbujmy dobrać się do trzeciego wiersza i do drugiej kolumny, więc się odpytujemy, trzecia osoba na liście, jak ma na imię. No i dowiadujemy się, że jest to Ben. No ale poza tym wszystkie reguły, które tyczą się indeksowania list, tutaj działają. Zobaczcie, że jeżeli DF spróbuje się odwołać do drugiego elementu, to dostaje pomidora na gałązce, czyli to jest wektor imion, ale z etykietą, z nazwą kolumny. Jeżeli użyję tego indeksowania z podwójnym nawiasem,
kwadratowym, no to dostanę pomidora bez gałązki, same imiona bez tego całego otoczenia. Co ciekawe, jak sprawdzę, jaka jest klasa obiektu w ten sposób utworzonego, class od df2, to to jest ramka danych, zobaczcie, to jest ten pomidor na gałązce, ale jeżeli ja sprawdzę klasę obiektu takiego wyodrębnionego, samego pomidora, to się okazuje, że klasa jest character, bo to jest wektor, który zawiera napisy, no stąd zwracany jest character, no więc to już jest troszeczkę co innego, jest inny typ tego obiektu zwracanego. Ale tak jak w listach mogę zrobić df dolar i odwołać się na przykład do drugiej kolumny przez jej nazwę, name, a mogę też wybrać sobie na przykład drugą kolumnę za pomocą, i teraz nie popełnimy tego błędu co poprzednio, czyli dolar usuwamy o w ten sposób, no i dochodzę tutaj potem po drugiej kolumnie do trzeciego wiersza. No i w ten sposób mam znowu, zdaje się, że Bena, tak? Sprawdźmy, Ben. Ale uwaga, zobaczcie, że jeżeli korzystałem z indeksowania takiego właściwego jak dla macierzy, to najpierw wybieram wiersz, potem kolumnę, czyli mam df3,2, a jak korzystam z takiego indeksowania typowego dla list, to najpierw wybieram kolumnę, bo wybieram element listy, a dopiero potem dochodzę do elementu listy, no i stąd jest ta kolejność odwrócona, więc trzeba patrzeć, co się robi, żeby uniknąć niespodziewanych wyników. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że już trochę więcej wiecie o tych strukturach danych w R i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!